Do tej pory pokazywaliśmy głupie, bezsensowne oznakowanie ulic. Teraz pokażemy przykłady oznakowania realnie zagrażającego bezpieczeństwu uczestników ruchu. Ulica Świętokrzyska w Białymstoku. Piękna, dwujezdniowa droga, niewątpliwie skracająca czas przejazdu pomiędzy osiedlami. W obu kierunkach na ulicy Świętokrzyskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. I w związku z tym ograniczeniem prędkości zaczynają się problemy. Otóż, aby móc podnieść dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym do 70 km na godzinę, należy przeprowadzić szczegółową analizę bezpieczeństwa ruchu. Tak stanowią przepisy. Ponieważ byliśmy ciekawi, kto, kiedy i w jaki sposób przeprowadził tę analizę, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o udostępnienie tej analizy. Oto jako dostaliśmy odpowiedź. Pismo ZDM 1-1431-9-2016. Cytuję. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego Białymstoku nie posiada w swoich zasobach danych dotyczących szczegółowej analizy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Berlinga i Antoniukowską. Analizy takiej nie wykonywano, gdyż nie występowały w tym miejscu okoliczności wymagające jej przeprowadzenia. Koniec cytatu. Przypominam urzędnikom, iż punkt 3.2.34.3 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jasno i wyraźnie określa warunki dla umieszczenia znaku B33. Kolejna sprawa związana z tym ograniczeniem. Ograniczenie obowiązuje do skrzyżowania lub znaku odwołującego B34. Jadąc od strony ulicy Berlinga w kierunku Antoniukowskiej nie ma żadnego skrzyżowania ani znaku odwoławczego. Jedziemy z prędkością 70 km na godzinę. Zaczyna się osiedle mieszkaniowe, galeria handlowa, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, stacja biker, a my pędzimy. Wiecie dlaczego? Do tej pory pokazywaliśmy głupie, bezsensowne oznakowanie ulic. Teraz pokażemy przykłady oznakowania realnie zagrażającego bezpieczeństwu uczestników ruchu. Ulica Świętokrzyska w Białymstoku. Piękna, dwujezdniowa droga, niewątpliwie skracająca czas przejazdu pomiędzy osiedlami. W obu kierunkach na ulicy Świętokrzyskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. I w związku z tym ograniczeniem prędkości zaczynają się problemy. Otóż, aby móc podnieść dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym do 70 km na godzinę, należy przeprowadzić szczegółową analizę bezpieczeństwa ruchu. Tak stanowią przepisy. Ponieważ byliśmy ciekawi, kto, kiedy i w jaki sposób przeprowadził tę analizę, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o udostępnienie tej analizy. Oto jako dostaliśmy odpowiedź. Pismo ZDM 1-1431-9-2016. Cytuję. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego Białymstoku nie posiada w swoich zasobach danych dotyczących szczegółowej analizy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Berlinga i Antoniukowską. Analizy takiej nie wykonywano, gdyż nie występowały w tym miejscu okoliczności wymagające jej przeprowadzenia. Koniec cytatu. Przypominam urzędnikom, iż punkt 3.2.34.3 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jasno i wyraźnie określa warunki dla umieszczenia znaku B33. Kolejna sprawa związana z tym ograniczeniem. Ograniczenie obowiązuje do skrzyżowania lub znaku odwołującego B34. Jadąc od strony ulicy Berlinga w kierunku Antoniukowskiej nie ma żadnego skrzyżowania ani znaku odwoławczego. Jedziemy z prędkością 70 km na godzinę. Zaczyna się osiedle mieszkaniowe, galeria handlowa, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, stacja biker, a my pędzimy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nasi kompetentni urzędnicy doszli do wniosku, że za kilka lat będzie wybudowane skrzyżowanie z ulicą Sitarską, które będzie odwoływało to ograniczenie prędkości. Ale to będzie za rok, dwa lub trzy.
Teraz jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie znaku B34, koniec ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Ale jak widać, to proste rozwiązanie przekracza możliwości intelektualne urzędników ZDM, gdzie szefuje pani Bożena Zawadzka. Ruszam, aby to pokazać.